Z tej strony Szymon. Musimy nagrywać, jak kontra tata i będziemy jeść coś. Nie wiem jeszcze co, ale zostawcie łapki w górę, jak wam się podoba. Subskrypcie, żeby być na bieżąco i lecimy z kanałem. Tak, cześć, jestem tata Szymona. Dzisiaj mama Szymona przygotowała nam jakiś food challenge. Nie wiemy co to będzie. Jest to coś do jedzenia, pewnie coś, co ja lubię i nie lubię. I tak samo Szymon może czegoś nie lubić. Cześć. Dzisiaj będzie food challenge. Każdy z was. Ja się boję, co będzie. Każdy z was dostanie na widelce albo na łyżeczce coś do jedzenia, do spróbowania. Ten, kto będzie wiedział, co to jest, to szybko mówi. Aha, dostaniecie wodę do popicia, będziecie mieli zawiązane oczy, nie będziecie mogli podglądać i nie wolno pluć. Uwaga, pierwsza runda. Karola wam położy coś na talerzykach przed wami. Wiem. Ja mango. Ja też lubię, no nic z tym jeść. No to punkt dla mnie. Punkt dla taty. Szymon, nie podglądaj. Nie chcę tego jeść. Suche? Suche? Mhm. Szymon, wiesz co to jest? Co to jest, Szymon? To jest trzorskie, to jest trzorskie. Dawaj, bo fajnie, bo w końcu idzie, bo się wcześniej trochę bali. Ja wiem, co to jest szymon. To jest agrest? Nie. Nie. Maliny, dobrze. Maliny. Dobra, remis. Dobra, mają remis, bo Karola, jak oceniasz? 1-1 dajmy im. No dobrze. Już możecie. O Jezus. Ja wiem, co to jest. Nie to grono. Brawo. Brawo, brawo. Szymon, słuchajcie, mają już metodę, że on nawet nie je. Szymon ma metodę na to, że nie je. Ja miałem trochę oporę, bo to miało kształt jak czubek ludzkiego palca, a nie tak. Jakieś mięso będzie dzisiaj? To jest... Ja na mężu musisz, żeby to... Kiwi. Chcesz, by Łukasz nie lubił kiwi? Ogórek. Dobra, tego jednego nie zjem. Znowu malutka rzecz. Oj. Próbują tak samo. Ja nic nie czuję przez ten szał. To nie jest to, co lubię. Lubisz to. Jak to lubię? Uwielbiasz to. Wydaje mi się, że może ty to lubisz na pewno, bo ja to lubię jeszcze też. Lubisz to, tylko jest zwykle w spaghetti rozpuszczone. I to wyjadasz, tylko to. Mozzarella. Brawo! Dobra, zobaczcie, jak dziewczyny to mają przygotowane wszystko ładnie. Dobra, co teraz? Pokaż. O, źle to wygląda, Karola. Chodź. Proszę bardzo. Dobra, bierzesz? Tak. Co to jest zielony bank? Podglądasz. Nie. Nie możesz wiedzieć, że to jest zielone przecież. Językiem nie da się koloru wyczuć. Coś tam podgląda może, ale co? Jaki smak macie? W sumie dobre. No Szymonek, spróbuj. Czy to lubię? Tak. O! Orzeszek. Nie, próbuj dalej. O do cholery wasabi. Trafił? Mamy to, tak? Szymonek, spróbuj. Czy to jest od sushi tego? Tak. To jest to zielone paskudztwo od sushi, Szymonek. To jest ostre. Tak, no daj. No dobrze, nie zjadłem w całości. Dobra, panowie, to jest coś, co chyba naprawdę lubicie. To dobrze wygląda na tej łyżeczce. Whisky? Dla Szymona. Czekolada! O! No ale bliżej jakoś. Ale pyszności! A czekolada. Nutella. Brawo, tata. Jest punkt. No chyba tak, co? Łukasz, to by spadło. Pomogę to. Banan. Tak, banan, przecież no. Banan. No banan. Banan. Naprawdę banan. No
No wsadź łyżeczkę. Wygląda co najmniej dziwnie. Wygląda na serio co najmniej dziwnie. Co to jest? Owoc. Jakiś? Marakuja. Brawo. Brawo. Ja wiem, co to jest. Przerośnięty agres w kiwi. Dobrze. Staraj się, Szymon, zawsze pierwszy mówić, bo może będzie zdobywał więcej punktów wtedy. Konsystencja jaka? Pancerowy! Brawo! Pancerowy, dobrze! Szymonek, nie podglądaj. Mama, co będzie tutaj z wiktorą? Jak to smakuje? Pysznie. Ale to jest możesz nie wiedzieć, rzadko się jedzie. Ale zjedz, to spróbujesz. Spróbuj, spróbuj, jest naprawdę fajne to. Nie. Kampery. 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 Kampery, spróbuj tego kampera jednego. No macie smaki ze wszystkich stron świata. Oj. Szmolek. Co to? Z sushi baru. Sushi baru, aha. Tego nigdy nie jesz. No dobra. Imbir. Marynowane. O, dobrze. Imbir. Musieli dodać. Wiesz, Szymon? Orzesz? Orzesz. Orzeszek. Orzesz, kurczę. Orzesz. Jak to się nazywa? Dawaj, dawaj. Jedziemy. Co to jest? Nie mogę zjechać. Ja nie, nie mogę zmoczać. Chuj. Chuj. Twarożek? Jakiś? Czekajcie, zakrywam. Jest się więcej. No zakrywam mi buzię. O, Łukasz chapnął. No głupie to jest, zakrywam mi buzię. Wow. Ser z kozy! Łuki, no, Karola nam mówiła, że masz słabość do tego sera. Tak. W jednym rzędzie z ogórkiem zielonym. No, dobra. Jabłko! Gruszka. Brawo, tata. Chyba gruszka, brawo. Otwieraj, otwieraj. Otwórz buzię. Otwórz buzię. Ale arbuz. 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 Otwórz buzię. Ale naprawdę arbuz. Nie. Jak to? Otwórz buzię. Otwórz buzię. Szymon. Dawaj, prosimy cię, stary. No zrób to dla nas. To było ohydne. O, i bardzo dobrze. Łukasz, jak ty oceniasz? No, grejpfrut jak grejpfrut. Ale wiemy, że kozi ser na urodziny musisz dostać, kozi tak? Kozi ser przebił wszystko. Najlepsze było u mnie na Nutella. No, ale widzieliśmy, że miałeś nowe rzeczy, które ci nie spodobały. Tak. No dobra, dobra. Łuki? Mamy rzeczy, które pokonały troszeczkę Szymonka. Ale wszystkiego trzeba próbować, Szymonku, tak? Ja też miałem rzeczy, których bardzo nie lubię. Też się skrzywiłem, jak widziałeś, nie było fajnie. No dobra, następnym razem wymyślę wam też coś fajnego. Wymyśl im, Karola. O nie, więcej nie. Przeżyjemy, Szymonie. No dobra, to siemanko, kochani. Cześć, pa, pa, do następnego razu.